10 maja 2015 roku urodził się w polskiej polityce nowy, świeży, zupełnie inny niż dotychczasowi polityk – Paweł Kukiz. Ugrupowanie Pawła Kukiza ruszyło do wyborów parlamentarnych z doskonałym wynikiem swojego lidera, Pawła Kukiza, w wyborach prezydenckich. 20% wyborców zagłosowało na niego. I od samego początku wiadomo było, że ten wbijający się takim swoistym klinem pomiędzy rządzącą platformę, opozycyjne Prawo i Sprawiedliwość, polityk ma ogromne szanse na to, żeby zaistnieć z wyraźnym, dobrym wynikiem w wyborach parlamentarnych jesienią. To była podstawa, to był pewien plus, z jakim Paweł Kukiz startował w maju do wyborów parlamentarnych. Dzisiaj z perspektywy kilku miesięcy przyglądamy się temu, jak łatwo roztrwonić, jak łatwo zgubić ten potencjał, który Paweł Kukiz miał. To 3 miliony wyborców niezadowolonych, wyborców, o których mówiliśmy, antysystemowi. Dziś chyba nie bardzo ma wiedzę na temat tego, co Paweł Kukiz i co ugrupowanie Pawła Kukiza chce zaproponować wyborcom właśnie w kampanii jesiennej. Postawienie wszystkiego na jedną kartę, na jednomandatowe okręgi wyborcze okazało się kiepskim pomysłem. Brak dobrej kampanii przedreferendalnej w wykonaniu Pawła Kukiza wszystkich komentatorów, ale również, jak wierzę, i wyborców zaskoczył. Dzisiaj Paweł Kukiz zostaje trochę sam na tej politycznej scenie. Odchodzą kolejni współpracownicy. Nie widać jasnego, wyraźnego programu ugrupowania startującego w wyborach parlamentarnych. Stąd na okładce tygodnika ABC w tym tygodniu Paweł Kukiz i znamienny, znaczący tytuł Koniec Kukiza. Zapraszam do lektury. Tygodnik ABC już w środę w kioskach.